Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Macierewicz zapowiada trzecią wojnę światową po upadku rządów PiSu. Marek Suski nie chce oddać władzy Tuskowi. Jacek Ozdoba atakuje dziennikarza wirtualnej Polski. Dziennikarze telewizji publicznej są wierni misji dziennikarskiej, tak twierdzi Joanna Lichocka. Poza tym będzie o reporterze TVP, który napisał do mediów, że jest apolityczny, a Maciej Orłoś wytłumaczy, co to jest zasada 3A. Czwartek, 2 listopada w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Maciej Orłoś, zaczynamy. Teraz jest o tyle trudny moment, że już jest po wyborach, ale jeszcze nic się nie wydarzyło, nie przewaliło, nie zmieniło. Czyli mamy wciąż te same władze oraz propagandę w mediach rządowych. O próbach zohydzenia odbiorcom nowego układu sił może świadczyć na przykład ta okładka Gazety Polskiej. Tusk chce siłą odsunąć prezesa NBP, by narzucić euro. Tak jakby jeden człowiek mógł sobie wprowadzić euro w domyśle prawie z dnia na dzień. Poza tym tematu wprowadzenia euro w Polsce nie ma. Może się pojawi, oby, ale na razie nie ma. Natomiast ważne jest przecież podkręcanie nienawiści do Tuska i przedstawianie go jako wroga Polski. W tym prawicowi pseudodziennikarze są najlepsi na świecie. Jest jeszcze zapowiedziany inny temat na okładce Gazety Polskiej, mianowicie szaleńcy z PO znów niszczą polską armię. No, ciekaw jestem, czy Gazeta Polska działająca pod hasłem Strefa Wolnego Słowa choć raz napisała w okresie kampanii wyborczej o tym, że niedopuszczalne jest, że politycy PiS występują z wojskowymi w tle i się na tym tle promują. Na pewno napisali, Orłoś. Na pewno napisali. Tak, tak, na pewno, na pewno. Ale dlaczego ja tyle mówię o Gazecie Polskiej? A dlatego, że taka narracja wpisuje się doskonale w to, co się teraz wyprawia na scenie politycznej i w prorządowych mediach. W poprzednich WTS-ach mówiłem o odklejeniu pana Morawieckiego, pana Terleckiego, pani Pawłowicz czy posła Daniela Milewskiego, a dziś bierzemy na warsztat kolejne osoby. Pierwsza z nich to orzeł intelektu Marek Suski. W RMF FM pan poseł mówił m.in. Wyniki wyborów pokazały, że PiS wygrało. Mam nadzieję, że będzie w stanie utworzyć rząd. PiS zakłada, iż to Mateusz Morawiecki zostanie premierem, bo realizował ten program i to jest dobry program dla Polski. Nasi wyborcy mówią, żebyśmy nie oddawali władzy Tuskowi, bo zniszczy Polskę. Brawo dla posła Suskiego. Może nie za znajomość matematyki akurat, bo najwyraźniej nie rozumie, że od 194 do 231 to jest daleka droga, ale brawo za tupet. Niestety ta rozmowa zakończyła się przed czasem, bo gość przestał odpowiadać na pytania, więc Robert Mazurek zakończył program. Przy czym pan Suski chyba, takie miałem wrażenie, nie do końca zrozumiał z jakiego powodu i wyglądał na zadowolonego. Ale cóż, parafrazując chińskie przysłowie, można powiedzieć, że kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem. A kto jej nie zna, tym gorzej dla niego. No a teraz uwaga, proszę Państwa, na scenę wkracza ukryty na czas wyborów dawno niewidziany wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Na spotkaniu klubów Gazety Polskiej, no właśnie znowu ta Gazeta Polska nam się dzisiaj pojawia, mówił m.in., że wynik wyborów jest efektem aberracji, która sprawiła, że duża część Polaków nie wiedziała, jaka jest sytuacja na świecie i dlatego postanowiła zagłosować na opozycję, ale nie na PO. Przy urnie wybrała trzecią drogę. Macierewicz stwierdził, że za partią Szymona Hołowni stoją rosyjskie służby. Ich celem jest pokonanie Ukrainy i zaatakowanie Polski, w wyniku czego wybuchnie trzecia wojna światowa. A jedź, panie, z takim... Zdaniem pana Antoniego, byłego ministra obrony narodowej, Stany Zjednoczone są w pełni świadome, że jeżeli upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to będzie zagrożenie, że dojdzie do wojny światowej. Jak słucham Macierewicza, ale też wielu innych polityków i dziennikarzy prawej strony, to... Całkiem serio. Myślę o tym, że tym ludziom przydałaby się taka solidna terapia, taka długofalowa, połączona z odwykiem oraz izolacją od działalności publicznej. Kolejnym przykładem zasady 3A, czyli arogancji, amoku, agresji, według której działają przedstawiciele władzy, jest Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski, wiceminister klimatu. W rozmowie z Patrykiem Michalskim w Wirtualnej Polsce w programie Tweet dał prawdziwy popis. Zobaczcie fragment.
Pan Radek Sikorski, pan Reset, bo tak na niego należy mówić, to jest człowiek, chyba który... TVP Info, który tak, ale dlaczego? Tak. Dokumenty. No dobrze. No ale dlaczego pan mówi TVP Info? Jeżeli jest no bo dokument... To, jest, to się wzięło no, ale zaraz, z tego ale panie redaktorze, materiału TVP Info. No i dobrze, z tego ale serialu. To nie jest prawdziwy Reset? Wie pan, zdania ja nawet dokument. Ekspertów, którzy tam występowali, to się wycofali ze względu dlatego, na manipulację. Dlatego, że dzwoniła jego żona i zastraszała innych i próbowała dobrze. A ma pan na to jakieś dowody? Tak? No ale nie, ale tak, tak ma pan dowody na to? Takie informacje ma pan dowody? A jakie są dowody, żeby eksperci się pytam wycofali? Pana, czy ma pan dowody na to, że Ann Applebaum zastraszała panie kogokolwiek? Panie redaktorze, nie mam dowodów, są to informacje, no to które dziękuję. Są z jakiego to powodu. Dobrze, do ale mogę powiedzieć? No ale może mogę pan odpowiedzieć czy nie? Na moje pytanie? Dla pana nie są ważne dokumenty FSB, jeżeli ktokolwiek dzisiaj chce być publicystą, nie rozmawiamy teraz ale dobrze, ale ja chcę to kończyć, tak? FSB, tylko panie redaktorze, dla mnie to jest ważne, bo pan się prasowych. Zajmuje jakimś przerywaniem konferencji, a dla mnie ważne jest to, że na podpisie o współpracy polskich służb FSB nie jest nazwisko Donald Tusk. Panie i to jest rzecz skandaliczna. I dziennikarze o tym nie chcą rozmawiać. I gdyby nie TVP Info, taki właśnie atak na media Boga, publiczne, wiadomo, to by tego kompletnie dawno, nie było. Proszę, że co, że była współpraca ze służbami? Oczywiście, że tak. No i co, to pan pochwala? To dlaczego o tym ale nie mówiliście i reszta stacji? Dlaczego w kampanii wyborczej Polacy o tym nie wiedzieli? Panie ministrze, przywołuję pana dlaczego? Do porządku i bardzo proszę sam odpowiadać. Do porządku, nie, jako dziennikarza, proszę odpowiadać na moje bo nie chce pan pytania, rozmawiać nie na temat współpracy FSB, polskich służb, jeżeli chodzi o nie jest Tuska. To tematem naszej rozmowy i pan w ten sposób próbuje uciec nie. Od niewygodnych dobrze, dla siebie pytań. Dobrze, ja za chwilę pytań. Od pana wszystkie pytania. Najpierw pan odpowie nie bardzo uciec. Proszę. Tylko pokazuje, dlaczego stop. TVP Info było stop, ważne. Panie ministrze, stop. Brawo dla Patryka Michalskiego za stanowczość i charakter. Naprawdę podziwiam. I kolejna osoba, związana kiedyś z mediami, obecnie posłanka PiSu, Joanna Lichocka, ta od środkowego palca. Tak mówiła w Polskim Radiu. Walka z mediami publicznymi, jaką prowadzą z pogardą i butą politycy PO, jest próbą podważenia ich pozycji. Te media bardzo dobrze funkcjonują i się przed tym bronią. To jest działanie na rzecz tych mediów, które są zbrojnym, propagandowym narzędziem PO i reszty opozycji. Ale strachy na lachy. Dziennikarze pracujący w mediach publicznych są wierni misji dziennikarskiej. Wiedzą, że warto być przyzwoitym, że prawda się obroni i takie działania nie robią na nich wrażenia. Koniec cytatu. No tak, te powiedzmy sobie jasno brednie też wpisują się w zasadę 3A. Przypomnę, arogancja, amok, agresja. Ale dorzuciłbym do tego i tu przy okazji robi nam się zasada 3B. Bezczelność, buta i brednie. Korzystając z okazji, chciałbym zaznaczyć i przypomnieć, że Telewizja Polska to jednak nie tylko informacje i publicystyka. To także inne programy, na przykład rozrywkowe. I can't believe you've done this. Niestety, powiedzmy sobie jasno, one również służyły prorządowej propagandzie uprawianej przez ostatnie lata na antenach TVP. Weźmy na przykład te Sylwestry z Zenkiem Martyniukiem, weźmy te koncerty Murem za mundurem, Cud życia, Roztańczony narodowy, koncert w Elblągu z okazji otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej, cała masa innych koncertów oraz oczywiście festiwal w Opolu. Po pierwsze, wszystkie te przedsięwzięcia miały pokazywać, jak artyści wspierają władzę, jak ją uwiarygadniają, legitymizują. No a poza tym polecam wam obszerny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący nieprawidłowości w TVP. Tam jest dokładnie opisane, jak z telewizji niby publicznej wyprowadzane były pieniądze. Polecam sam raport, ale też konferencję prasową NIK-u zatytułowaną TVP Bizancjum za publiczne pieniądze. Ja po prostu mam nadzieję, że jednak te wszelkie nieprawidłowości finansowe, ale także oszustwa, manipulacje, kłamstwa, propaganda na rzecz partii rządzącej prowadzona w stylu państwowej telewizji rosyjskiej, że to wszystko zostanie niebawem rozliczone, choćby nie wiem, co wygadywała pani Lichocka. A teraz kilka słów o kulturze. Oddaję głos Antkowi. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od świata filmu. Legenda kina, wybitny aktor Sir Michael Caine w niedawnym wywiadzie dla BBC ogłosił koniec swojej kariery, a ta no, jest już dosyć poważna, bo trwa od prawie 70 lat, więc faktycznie już wypadałoby usiąść i w spokoju poczytać książkę. No, aktor przyznał, że wciąż ma chrapkę na główne role, ale wie, że w jego wieku już w zasadzie nie będzie miał na to szans, więc postanowił się wycofać. Jednak nim to nastąpi, przed nami jeszcze ostatnia rola mistrza w planowanym dopiero filmie The Great Escaper. Jeżeli chodzi o moje ulubione występy aktora, to oczywiście film Alfie, Parszywe dranie czy Włoska robota. Sir Michael Caine skończył niedawno 90 lat. No i a propos starszych panów i legend, to właśnie dziś swoją premierę ma ostatni utwór, myślę, że mojego i redaktora Orłosia ulubionego zespołu, czyli The Beatles.
Now and Then, bo taki tytuł nosi, napisany i zaśpiewany przez Johna Lennona, dopracowany przez Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra. Wreszcie, ponad 4 dekady później, został dokończony już ostatecznie przez Paula i Ringo. Z wiadomych powodów pozostała dwójka nie mogła wziąć udziału w wykończeniu kolejnego hitu. Polecam poczytać historię tego utworu, bo jest naprawdę fantastyczna. W ramach ciekawostki tylko powiem jeszcze szybciutko, że oryginalnie za produkcję miał odpowiadać Jeff Lynne z Electric Light Orchestra. Realizowałem w wiadomościach wyłącznie materiały medyczne, bez cienia polityki. Wziąłem to stanowisko tylko dlatego, że program ten ma ogromny zasięg. Robiłem wszystko, aby 2-2,5 miliona ludzi mogło się dowiedzieć, jak walczyć z daną chorobą i jak jej unikać. To była misja w czystej postaci. Nigdy nie zajmowałem się polityką. Chorują wszyscy, od liderów PO po zwolenników PiS. Wydaje się zatem, że trudno szukać bardziej apolitycznego programu na antenach Telewizji Polskiej w minionych latach. Moja popularność oraz główne zadania na antenie TVP nie mają nic wspólnego z polityką. Nie oceniałem także, jaki materiał emitowany jest w wiadomościach przed i po moim medycznym. To nie są moje słowa, to jest fragment oświadczenia, które wysłał do mediów reporter TVP Adam Giza. I tu mam 3 rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, tak po ludzku rozumiem młodego człowieka, który walczy teraz o przetrwanie, martwi się o swoją przyszłość i tak dalej. Jest to jednocześnie nieco żenujące, ale jakoś tam to rozumiem. Po drugie, to jest związane z punktem pierwszym. Faktem jest, że dziennikarze w mediach publicznych nie powinni być stawiani przez decydentów w sytuacji, w której nie można spokojnie, bezpiecznie, uczciwie wykonywać swojej pracy, gdyż ta niby publiczna stacja jest tak upolityczniona jak TVP. Inaczej mówiąc, największe pretensje mam w tym wszystkim do polityków oraz opętanych PiS-em szefów różnych pionów, których jedynym celem było to, żeby robić dobrze swoim mocodawcom politycznym. I po trzecie, tak na drugą nóżkę, Adam Giza pisze, nie oceniałem, jaki materiał emitowany jest w wiadomościach przed i po moim medycznym. No, to jest nie do obrony. To mi przypomina podobne wymówki artystów występujących na przykład w Opolu. Nie mieszajmy polityki do rozrywki, to tylko piosenki. Ta publiczność to także nasi fani i tak dalej. Otóż nie. Amatorzy. Jesteś dorosły, dorosła, działasz w pewnym systemie, masz świadomość, jaki jest kontekst twoich działań i wiesz przecież, kogo uwiarygadniasz oraz czy tego chcesz, czy nie, legitymizujesz skandaliczne, bezczelne manipulacje i kłamstwa. To się zgadza. I to w równym stopniu dotyczy materiału medycznego w wiadomościach, jak i występu na festiwalu w Opolu. Orłoś, już przestań o tej telewizji. Okej, przestaję, ale tylko dlatego, że to już koniec tego odcinka WTS-u. Na kolejny zapraszam za kilka dni. Trzymajcie się, cześć.